największe i najpopularniejsze radio w polskim Chicago. 92.7 oraz 99.9 Polski FM. Codziennie od poniedziałku do piątku, od 5 rano do 7 wieczorem. Wietrzne Radio, Radio Echo i Radio dla Ciebie. Przez 14 godzin przeboje, informacje i rozrywka. To Polski FM. Polski FM, Chicago. W polskim FM-ie pani Karolina Siwiak, osoba, której dwa obrazy były cały czas obecne w Chicago podczas wystawy Winter Blues. Ta wystawa dzisiaj się kończy, dzisiaj po raz ostatni będzie można zobaczyć prace tam wystawione. Malarze, którzy prezentują tam swoje prace, przedstawili je najpierw i zostali przyjęci lub też nie. Rozumiem, że pani trafiła do tego grona, które właśnie te swoje prace w Chicago prezentuje. Tak, dostałam się na tą wystawę poprzez konkurs i jestem właściwie, powiem może nieskromnie, ale też z dumą jedyną Polką w tym międzynarodowym towarzystwie. Pomysł tej wystawy polega na tym, aby pokazać sztukę, która może wpływać na nasze samopoczucie. Winter Blues, wiadomo, że taka pogoda, która teraz akurat jest w Chicago, czasami może powodować smutek, może powodować depresję. Myśli pani, że akurat pani prace potrafią człowieka rozgrzać, spowodować uśmiech, poprawić jego nastrój? Myślę, że jak najbardziej, w szczególności teraz zanotowano, jak wiadomo, w Chicago najniższa temperatura od 86 lat. To też myślę, że ta długa wystawa i sam pomysł, jak i obrazy jak najbardziej właśnie mogą rozgrzać widza, który już dawno nie widział zapewne na ulicach zielonych liści drzew, natury, w tak bujnej postaci, jak można ją zobaczyć właśnie na tej wystawie. Czy może pani powiedzieć coś więcej na temat swojego dorobku, swojej kariery? Właściwie od dziecka zajmuję się sztuką, interesowałam się sztuką. Na początku były to, jak wiadomo, bardziej amatorskie i wstępne kroki. Później zaczęłam oprócz hobby traktować sztukę jako pasję. Pasja jako też jako codzienna jakoś wprowadzana w życie. I malarstwo dla mnie jest najbliższą też właśnie formą wyrazu, dzięki której myślę, że się spełniam. Kończyłam Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. To był dyplom z wyróżnieniem. Oprócz tego także wyróżniona zostałam dyplomem i wystawą na Sleepy Rock University w Pensylwanii. Kończyłam kilka szkół związanych właśnie ze sztuką, ale sztukę uważam też jako rozwój przez całe życie i stąd też moje decyzje z tym związane. Trafiłam również do Nowego Jorku, gdzie miałam trzy wystawy. Oprócz tego byłam też finalistką w 2012 roku MoMA PS1 w Nowym Jorku. No i teraz ta wystawa, właściwie kilkakrotnie w ciągu roku wystawiam się. W międzyczasie też uzyskałam różne stypendia. Jestem na początku swojej kariery, ale staram się jak najlepiej działać i jak najlepiej spełniać powinność malarza. Czy możemy spodziewać się jakiejś indywidualnej pani wystawy tutaj w Chicago, w naszym mieście? Mam nadzieję, to by było moje marzenie. Właściwie ta wystawa, która ma miejsce teraz w Chicago, to było moje właściwie marzenie od dwóch lat, które właśnie po tym czasie się spełniło. No, mam nadzieję, że liczę na to, ponieważ Chicago jest mi bliskie, tam żyje też część mojej rodziny, że taka wystawa nastąpi. Jeżeli nastąpi, to myślę, że będę bardzo... bardzo szczęśliwa. Czy jest taka strona internetowa, gdzie nasi słuchacze mogliby zobaczyć pani pracę? Jak najbardziej jest strona internetowa, aczkolwiek też przyznam, że preferuję pokazywać obrazy na żywo, rozmawiać też właśnie z odbiorcami, usłyszeć co myślą, ale można zobaczyć część moich obrazów na stronie www.karolinams.wordpress.com. Jak i z galerii artistsite.pl. Jest to dobra poznańska galeria, z którą współpracuję od 5 lat. Dziękuję bardzo. Gratulujemy tego, że trafiła pani do grona tych twórców, którzy prezentowali swoje prace podczas Winter Blues. Dzisiaj ostatni dzień tej wystawy. No i czekamy na pani wystawę tutaj i pani obecność w Chicago. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.